Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na kolejną część dotyczącą kremowych, fajnych masek do twarzy, ale tym razem będzie o tanich produktach, niektórych nawet bardzo tanich produktach. Sama je przetestowałam, sprawdziłam na mojej skórze. Mają fajne składy, mają ciekawe konsystencje. No i myślę, że spokojnie dobierzemy te maski również do różnych typów i potrzeb skóry. Pierwsza maska, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest to maska od marki Amnaturique. Jest to maska w saszetce. Maseczka, która ma kremową konsystencję, bardzo przyjemną, delikatnie, subtelnie pachnie. Jest to produkt, który możemy stosować spokojnie jako maskę całonocną, dlatego że go nie zmywamy. Można go stosować 2-3 razy w tygodniu, w zależności od Waszych potrzeb. Jest to maska, która będzie przede wszystkim intensywnie nawilżała skórę i ją regenerowała, bo takie też substancje znajdziemy w składzie. I zacznijmy właśnie od tego składu, co tutaj takiego ciekawego mamy. W masce znajdziemy przede wszystkim estry masła shea, mamy emolienty, mamy glicerynę, olej z nasion winogron, olej ze słodkich migdałów, mamy również olej z kameli japońskiej, masło shea, ekstrakt z kokosa, kwas hialuranowy, witaminę E, olej słonecznikowy, wyciąg z rozmarynu, wyciąg z drzewa tara czy wyciąg z czerwonej algi. I jak widzicie, mamy tutaj substancje emolientowe, które będą tworzyły na naszej skórze powłoczkę, taką, która będzie nie przepuszczała, która nie będzie przepuszczała wody uciekającej z naszego naskórka, czyli będzie po prostu wpływała na nawilżenie skóry. Mamy również niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, czyli taki kwas, który dostaje się do głębszych warstw naszej skóry i też sprawia, że zatrzymuje tę wodę uciekającą z naszego naskórka i daje efekt nawilżenia. Ale jak wiecie, kwas hialuronowy jest również promotorem przenikania, a w składzie mamy różne fajne ekstrakty, które nie tylko zadziałają na skórę nawilżająco, ale również ją odbudują, zregenerują i będą wpływały przeciwstarzeniowo, będą wpływały na nasze zmarszczki, czyli też delikatnie naszą skórę wygładzały. I to jest taka maska, którą spokojnie możecie używać bez względu na wiek i też moim zdaniem na stan skóry, dlatego że ona sprawdzi się jako taki, powiedziałabym, dodatkowy element pielęgnacji w przypadku każdego typu skóry, bo jak wiecie, każdy typ skóry potrzebuje nawilżenia, nawodnienia, odbudowy i regeneracji. Dlatego też proponuję Wam stosowanie tej maski raz na jakiś czas, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Jest to też fajna maska, która sprawdzi się idealnie w okresie zimowym, zwłaszcza ze względu na swoje substancje, te emolientowe, masełko shea, olejki, czy też właśnie emolienty i kwas hialuronowy, bo jak wiecie, skóra w okresie zimowym jest zdecydowanie bardziej przesuszona, odwodniona i potrzebuje takiego zastrzyku nawilżenia. Maska jest w saszetce, jest niesamowicie tania, spokojnie dostaniecie ją w drogeriach Rossmann, ale również możecie ją zakupić bezpośrednio ze strony producenta. Także moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajny produkt na kieszeń każdego i super sprawdzi się w pielęgnacji. Kolejna maska, którą chciałam Wam dzisiaj zaproponować, jest to produkt, który moim zdaniem bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku skór dojrzałych, a przede wszystkim skór dojrzałych, suchych i przesuszonych. Bo jest to maska, która ze względu na swój skład będzie bardzo fajnie skórę nawilżała, ale też daje taki efekt ujędrnienia, wzmocnienia, lekkiego napięcia i liftingu. I mam tutaj na myśli markę Uzdrowisko, o której już też opowiadałam Wam na moim kanale. Ja te kosmetyki tej marki sobie stopniowo testuję, więc myślę, że co jakiś czas będę Wam tutaj o nich opowiadała. I właśnie ta maska z czarny tulipan, to jest moim zdaniem jedna z najciekawszych masek, którą znajdziemy w ofercie marki Uzdrowisko. Maska jest również w saszetce i w bardzo niskiej cenie. Stosujemy ją na 10, 15, 20 minut, a następnie ją zmywamy. Też ma bardzo przyjemną konsystencję, subtelny zapach, absolutnie nie podrażnia skóry, ale właśnie ze względu na substancje aktywne, które z niej znajdziemy, będzie to maska, która nie dość, że nawilży skórę, która ją bardzo
bardzo ładnie wygładzi, to jeszcze po nałożeniu jej i zmyciu macie też taki efekt delikatnego liftingu. To się bardzo fajnie czuje na skórze. Moim zdaniem też niesamowicie przyjemna maseczka. No dobrze, ale co znajdziemy w składzie tego produktu? No i uwaga, tutaj znowu mamy emolienty, ale mamy również takie substancje jak trehalozę, masło shea, olej z pasiflory, wyciąg z alg, wyciąg właśnie z czarnego tulipana, wyciąg z morszczyna, witaminę B3 czy chemii skwalan. Widzicie? Świetny skład, prosty, powiedziałabym naturalny, więc naprawdę bardzo fajna maska, bardzo ciekawa, mimo tego, że mamy tutaj znowu saszetkę, chociaż powiem Wam, że ta maska u mnie naprawdę bardzo fajnie się sprawdza i ja bym chciała, może w przyszłości, marka stworzyłaby większą pojemność tej maseczki, no bo jak wiecie, te saszetki szybko nam się zużywają, a tak dobre maski, jak na przykład ta, o której Wam wcześniej powiedziałam, czy ta maseczka od Uzdrowisko, moim zdaniem powinny być większej pojemności, żebyśmy mogły częściej z nich korzystać. No wiadomo, jeśli będzie większa pojemność, to też będzie inna cena, ale mimo wszystko tutaj cena jest adekwatna do jakości, do fajnych substancji aktywnych, ale też przede wszystkim do jej działania. Trzeci produkt, trzecia maseczka, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest marka Elbiotyka i Dermomask. To jest taka maseczka, która będzie idealna do każdego typu skóry ze względu na substancje aktywne, które w niej znajdziemy, ale to jest maska, która bardzo dobrze sprawdzi się w prewencji przeciwzmarszczkowej, maska do skór już dojrzałych, maska do skór, dla skór suchych, odwodnionych, przesuszonych, ale również taka, moim zdaniem, maska, która powinna gdzieś tam znaleźć się w Waszej pielęgnacji, dlatego że ona będzie odbudowywała barierę hydrolipidową, wzmacniała nasz naturalny mikrobiom, ale też właśnie wpływała na naprawę komórkową naszej skóry. To jest naprawdę bardzo ciekawa maska, również w saszetce, w bardzo niskiej cenie, ale mamy tutaj znakomite substancje aktywne. I co takiego znajdziemy w tej maseczce? Pierwszą taką fajną substancją aktywną właśnie w masce Dermomask jest m.in. filtrat ze śluzu ślimaka, który cudownie regeneruje naszą skórę. Ale mamy tutaj również emolienty, mamy glicerynę, jest olej z awokado, jest witamina C, jest łagodząca alantoina, witamina E. No i uwaga, mamy bioferment z drożdży, mamy kwas mlekowy czy krzemionkę. I właśnie ten bioferment z drożdży będzie fantastycznie wpływał na tę odbudowę, odnowę komórkową, będzie wpływał na nasz naturalny mikrobiom, więc jest to taka maska, która będzie naprawiała jakieś tam zniszczenia na naszej twarzy. Maska, która będzie powodowała, że ta skóra będzie wzmocniona. Maska taka prewencyjna, coś, co jest takim dodatkiem w naszej pielęgnacji. Jeśli czujecie, że Wasza skóra jest przesuszona, odwodniona, że jest taka napięta, zwłaszcza teraz w okresie zimowym, ta maska naprawdę fajnie się sprawdzi, ma super konsystencję, należy ją oczywiście zmyć, chociaż ja powiem Wam szczerze, że lubię nakładać sobie tę maseczkę i trzymać ją aż do momentu wchłonięcia. Czyli tak naprawdę nieco dłużej niż zaleca producent. Czasami zostawiam ją nawet na całą noc, bo tak jak mówię, to jest maska naprawcza. Będzie fajnie wpływała na naszą skórę, fajnie ją odbudowywała. Nie ma żadnej możliwości podrażnienia, zaczerwienienia. Świetny produkt w niskiej cenie. No i następna maseczka, która też powiedziałabym będzie takim SOS w naszej pielęgnacji, ale ona sprawdzi się idealnie dla osób, które posiadają skórę mieszaną i tłustą, bo jest to maska, która będzie oczyszczać naszą skórę, ale dodatkowo ją nawilżać i regenerować. I mam na myśli tutaj markę Nakomi i naprawdę ciekawą maseczkę, która w składzie posiada rewelacyjne substancje aktywne, złuszczające, wygładzające, oczyszczające. Maska, która przez zawarte właśnie te substancje w składzie będzie oczyszczała pory skórne i wydaje mi się, że też delikatnie je zmniejszała. Będzie usuwała zanieczyszczenia, które zbierają się na naszej skórze, regulowała nadprodukcję sebum, ale dodatkowo będzie ją rozświetlała, nawilżała i regenerowała. No dobrze, to sprawdźmy, co takiego w składzie ma właśnie ta maseczka od Nakomi. I tutaj znajdziemy glinkę, mamy emolienty, mamy wyciąg z limonki, ekstrakt ze słodkiej pomarańczy, wyciąg z trzciny cukrowej, glicerynę, uwaga, kwas mlekowy glikolowy, olej ze słodkich migdałów, pantenol, papainę, kwas jabłkowy, wyciąg z maku, wyciąg z klonu,
ekstrakt z korzenia myszopłocha, wyciąg z nagietka, proteiny drożdżowe, glikoproteiny, kwas hialuronowy i witaminę E. Zobaczcie, jaki mamy bogaty skład. Skład naprawdę przyzwoity, naturalny, dużo substancji aktywnych, świetna, słuchajcie, maska w dobrej cenie, no i oczywiście nasza polska marka. Tutaj już pojemność mamy zdecydowanie większą, bo nie jest to saszetka, ale tak jak mówię, ze względu na kwasy będziemy pozbywać się tego martwego naskórka, będziemy usuwać te komórki martwego naskórka, przez co skórę rozświetlać, rozjaśniać, oczyszczać, wygładzać. Dodatkowo mamy m.in. kwas hialuronowy, który będzie znowu wpływał na nawilżenie naszej skóry. Mamy emolienty, które również będą delikatnie skórę wygładzały i ją nawilżały. Jest dużo świetnych ekstraktów. Mamy papainę, enzym właśnie tej papainy, który będzie też złuszczał naszą skórę. Bardzo fajne kwasy. No zobaczcie, dużo świetnych substancji aktywnych i wydaje mi się, że niedoceniona maska, jeśli chodzi o stosowanie przede wszystkim w okresie zimowym, kiedy nie chcemy takiego mechanicznego peelingu, nie chcemy wykonywać tych takich dodatkowych drażniących ruchów na naszej skórze, która już i tak przez warunki atmosferyczne jest nieco, powiedziałabym, kapryśna, jest taka podrażniona, czasami pokazuje nam, że jest zaczerwieniona, więc ten dodatkowy taki ruch, peeling mechaniczny jak najbardziej nie jest dla niej wskazany. No ale oczyszczanie naszej skóry, pozbywanie się tego martwego naskórka, jak najbardziej tak. Więc myślę, że tą maseczką powinniście się również zainteresować. Jeśli macie skórę suchą, odwodnioną, też ona się u Was dobrze sprawdzi, stosujcie ją jako po prostu taki peeling. Raz, dwa razy w tygodniu. A jeśli macie skórę mieszaną i tłustą, no to zdecydowanie moim zdaniem takim SOS możecie ją stosować co drugi dzień. Ja bym była jednak przy tym, żeby ona była takim dodatkowym preparatem Waszej pielęgnacji, czyli tak mniej więcej co trzeci dzień, dwa razy, trzy razy maksymalnie w tygodniu. I ostatnia maseczka, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, jest to maska od marki ASOA i to też jest maska, która będzie z jednej strony oczyszczała naszą skórę, regulowała poziom wytwarzania sebum, a będzie wpływała na rozszerzone pory, ale z drugiej strony będzie działała też przeciwzmarszczkowo i nawilżająco. Jest to maska, w której składzie znajdziemy m.in. fioletową glinkę. Tutaj co prawda mamy dwa rodzaje glinki, ale ta glinka będzie fajnie wpływała na Waszą skórę. Też świetna konsystencja, chociaż specyficzny zapach. Nie każdemu ten zapach się spodoba, ale jest on, słuchajcie, do przejścia, ponieważ jest to produkt, który nakładam na 10-15 minut, a następnie go zmywam. Co mamy w składzie tej maski? Tutaj znajdziemy właśnie fioletową glinkę i białą glinkę. Mamy masło shea, mamy emolienty, olej z moreli, łagodzącą alantoinę, niacynamid, koenzym Q10, wodę z pelargonii czy ekstrakt z nagietka. I też, jak widzicie, mamy tutaj fajne, naturalne substancje, które będą świetnie wpływały na skórę, zarówno ją oczyszczały, ale również regenerowały, nawilżały. Ten koenzym Q10, działanie przeciwzmarszczkowe. Mamy tutaj ten nagietek, który też bardzo fajnie wpływa na skórę. Świetna maska, która też uważam, że jest niedoceniona. Najlepszy efekt przy stosowaniu tej maski zobaczycie po tak mniej więcej 3-4 razach po jej użyciu. Wtedy ta skóra naprawdę będzie taka rozświetlona, miła w dotyku, wygładzona, oczyszczona, rozjaśniona, no ale też przede wszystkim nawilżona. I to też jest taki produkt, który spokojnie możecie stosować przez cały rok, niekoniecznie zimą. I fajnie sprawdzi się do każdego typu skóry, bo maska nie podrażnia, nie powoduje zaczerwienienia, ale będzie działała na skórę suchą, odwodnioną, taką łuszczącą się, a z drugiej strony na skórę mieszaną i tłustą też przez tą glinkę, przez regulowanie tej nadprodukcji sebum, a też fajnie nawilżała. Także jak najbardziej Wam polecam, skóry dojrzałe, suche, odwodnione, mieszane i tłuste, naprawdę ciekawy produkt. Moi drodzy, teraz już znacie moje propozycje, jeśli chodzi o tanie maski. Maski, które mają świetne konsystencje, fajnie sprawdzą się tak naprawdę w każdej porze roku, a przy różnych typach skóry, będą miały ciekawe zadanie na naszej skórze, będą fajnie działały na tej naszej skóry, ale mają też świetne substancje aktywne, no i tak jak powiedziałam, dobre
ceny, więc myślę, że na kieszeń każdego z Was. Ostatnio opowiadałam Wam o tych drogich maskach dla osób, które mogą sobie pozwolić na wydanie większej ilości gotówki i szukają właśnie takich kosmetyków z tej wyższej półki, a dzisiaj coś dla każdego tak naprawdę, bez względu na to, jaki macie zasób Waszego portfela. Zastanawiam się jeszcze, czy nagrać dla Was trzecią część, jeśli chodzi o maski, ale myślę, że będzie to już propozycja, jeśli chodzi o maski w płacie, bo o to też bardzo często mnie pytacie, ale ten temat pojawi się już za jakiś czas. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Napiszcie w komentarzach, czy znacie te kosmetyki, czy znacie te maseczki. Jeśli tak, to jak one się u Was sprawdzają? Albo też napiszcie, jakie kremowe maski najlepiej się u Was sprawdzają. Być może ktoś tutaj z moich widzów zainteresuje się tematem. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!